Cześć kochani, dzień dobry. Witam was serdecznie w nowym filmie. Możecie w tle słyszeć mek. Ano dlatego, że Krzysztof ogląda swoją narzeczoną, której to nie może po prostu nigdy dość. Dzisiaj mamy 6. rocznicę, a słuchajcie, ja siedzę obok, on mnie jeszcze włącza w telefonie. No niesamowity człowiek. Niesamowity. Dzień dobry, witam się z wami serdecznie. 6. rocznica! O kurde, minuta do nagrywania. Poczekajcie, zmienię kartę i zaraz do was wracam. Jestem, słuchajcie, nałożyłam sobie te nasze moje odświętne płatki pod oczy, ulubione z Hebe. Pierwszy raz i aż ścieka mi ta esencja, więc jestem. Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry. Gdyby ktoś się ciebie zapytał, jaka jest twoja recepta na 6-letni związek, co byś powiedział? Cierpliwość. Ale i zaczynasz od razu od kłótni ten dzień. Tolerancja dla odmienności. 7 nie będzie. No mów, mów. Wytrwałość na groźby, że 5 nie będzie, 4 nie będzie. Nie da się zastraszać. Tak, wytrwałem. No i co? No i szczerze kochać. Bo jak nie, to po co to wszystko? Można żyć samemu w spokoju. W świętym spokoju, ciszy i porządku. No w porządku akurat nie. Porządku. Przepraszam, rozmarzyłam się. W porządku to jest teraz. No. No i słuchajcie, 6. rocznica. Co my dziś robimy? Z racji tego, że jesteśmy na Malediwach. I nie ma się co stresować. I mamy domek na wodzie. I nie powinniśmy się stresować. To mamy floating breakfast. Słuchajcie, zamówiłem. Ale... No mów, skoro już mi przerywasz, no przyjdą to mów. Najlepsi na świecie fotografowie ze Sri Lanki i będą nam robić kolejną sesję. Ale żeby nie było, jak my, jak zobaczyłam w ogóle, że jest taka opcja tutaj w hotelu z tym floating breakfast, czyli wiecie, dostajecie na dużej tacy pływające śnadanie i możecie je skonsumować w basenie. Mam nadzieję, że na tacy, bo to tak dziwnie by wyglądało. Co taki jest? Taki croissant w basenie pływający. Wydawało mi się, że coś fruwa tam, co jest pewnie niewygodne. Ale stwierdziliśmy, że taki będziemy mieć poranek, że tak rozpoczniemy dzień. No i tak, dzisiaj floating breakfast, jak zamówiliśmy, to przyszła właśnie ekipa z hotelu i zapytała, czy mogą nam zrobić zdjęcia przy tym śniadaniu. Więc już stwierdziliśmy, dobra, róbcie. Spojrzeli na mnie, on lubi zjeść. Mrówka nam chodzi po aparacie. Właśnie widzę. Jak ładno, na gryzie, wiesz? No to ugryziecie na wyświetle. Więc rozpoczynamy nasz dzień pływającym śniadaniem. Później chciałabym zaprosić Krzysztofa na deski SUP. Od razu tak dzisiaj stres razy together. Dwa. Czy podwójny stres dzisiaj? Dlaczego stres? To będzie piękna zabawa, Krzysztof. My, Malediwski Ocean, deski SUP, Ryki. Filtr SPF. I płyniemy z tym życiem po wzburzonych falach. A możemy jutro? Musimy dzisiaj? To co, przepraszam, ty chcesz robić w tą rocznicę? Zjeść i leżeć? Na początku na razie odpocznijmy, potem pomyślimy. Nie pali się. Taka to tegoroczna rocznica, słuchajcie. Poprosiłam Krzysztofa, żeby znalazł, wiecie, jak są te rocznice ślubu, nie? Jaka to 6? No to myślę, że to jest idealna dla nas. To jest cukrowa, a wiadomo, że my cukier lubimy, więc dzień święty święcić. Także teraz no mamy taki spokojny poranek, zaraz zrobię nam co? Kaweczkę oczywiście. I będziemy mieć to śniadanie pływające. Jestem mega ciekawa, Krzysztof się trochę stresuje rozbieraną sesją. Bo to wiecie, oni chyba nam w basenie będą robić sesję, jak widzieliśmy. Z nimi to nic nie wiadomo. No właśnie, jak widzieliśmy, jak to wygląda na stronie hotelu. Więc no zobaczymy, ale fajnie, cieszę się, że będzie to śniadanie. Nigdy czegoś takiego nie miałam i zawsze chciałam mieć. To na Bali jest popularne, tak mi się wydaje. Co zdają na Bali wtedy? W Bali. Ty siedzisz w Bali. Podają się na mniejszej Bali. Tak w matrioszka, rozumiesz? Tak.
Także dzień dobry, witam was serdecznie. Dzień rocznicy, czas start. Myślę, że to będzie ostatni taki daily dzień vlog, rocznicy. Jeśli chodzi o Malediwy. Dlaczego? Bo później zrobimy sobie takiego days in my life. To będzie cudowny. No i słodko. Cudowny dzień to będzie. To będzie cudowny dzień. Muszę sobie to afirmować. Ale zobacz, jakie mam na bogato sobie, nie? Złoto zrobiłam, złotem się obłożyłam. To powiedz, jak powodzi mi się z tobą. Jak ci się serial Kruk podoba? Coraz bardziej? Serial Kruk. Wczoraj był czwarty odcinek? Chyba trzeci dopiero. Wydaje mi się, że czwarty. Bo to zazwyczaj jak na 6 odcinków, to czwarty jest taki decydujący i później się sprząta bałagan. W każdym razie Krzysztof mi powiedział, bo on już widział ten serial, że jemu zależy na tym, żebym obejrzała ten serial, bo dla niego to jest skala światowa. A on polskiej kinematografii... Więc jak on tak twierdzi, to byłam zaskoczona, to raz. A dwa, luty jest miesiącem, w którym on wybiera filmy, które oglądamy. Więc właśnie wybrał mi tego Kruka. Ja nie mogę powiedzieć nie. Więc właśnie... Nie mogę mecze wymusić, że tak powiem. A no nie, filmy albo seriale. Więc wybrał tego Kruka i powiem wam właśnie, że wczoraj chyba był czwarty odcinek i końcówka była taka trochę wyjaśniająca, ale zaskakująca, że ktoś to tak wykombinował. Co prawda ja bym się troszeczkę czepiła, że nie do końca, że to jest trochę naciągane. Natomiast zamysł jest naprawdę bardzo fajny i wyjaśnia ten początek, który był taki what the... Się dzieje, kochani. Więc no, myślę, że taki fajny serial. Jeśli chodzi o polskie seriale, to taki... Zastanawiam się, no na wspólnej nie przebije, wiadomo. Ale tak serio to, no, dobry jest, dobry. Tylko jest taki szary, trudny, no, smutny. Białystok, nie? Zima, no, jesień. Czego oczekiwać przecież? Jesień to zima była jakaś. A co za różnica w tym kraju? No. Także dzień dobry, witam was rocznicowo. Krzysztof, jesteś podekscytowany? Nie wyglądasz na podekscytowany. Jeszcze się budzę. Troszkę zaspaliśmy. No, nie wstaliśmy. W ogóle wiecie, co wam powiem? Ja wczoraj wypiłam kilka lampek szampana. Darmowego. I szczerze, jak wróciliśmy do pokoju, jeszcze się poplątaliśmy kilka godzin po terenie hotelu, żeby tutaj pan posprzątał. I źle się czułam. I źle się dzisiaj czuję. I czuję zapuchnięcie na twarzy. I w ogóle wydaje mi się, myślisz, nie, absolutnie nie, na pewno nie. Myślisz, że to jet lag, czy po prostu zmęczenie, ale w sumie też nie, czym? Nie, myślę też, że wiesz, ty średnio reagujesz na temperatury wysokie. Tutaj jest problem, tak jak ty to mówisz, kłopoty w raju. Klimat działa dobrze, ale klimat działa głośno. Co troszkę przeszkadza w spaniu, a jak się wyłączy, To się nie da spać. Nawet ja mam problem, gdzie lubię gorąco. Więc no tak, no nie jesteśmy oswojeni z takimi temperaturami all day and all night. Ale jeszcze wam powiem, że w ogóle to spanie w tym domku na wodzie nie przeszkadza. W sensie... No dzisiaj nam przeszkadzał Roki. Przyleciała ta czapla wielka, usiadła nam na dachu i... Tak, ale sam domek na wodzie nie ten. Słychać te fale trochę. Przy piesach zabolało, jak to zrobiłem. Słychać te fale trochę, ale to nie jest tak, że przeszkadzają. Także słuchajcie, lecę robić kawę, nawadniać się i przygotowuję się do sesji. Trzeci dzień, trzecia sesja. To moja ostatnia. Ja mam jeszcze jutro. Ja już nie chcę. Mi się już też nie chce. Ale chciałabym, wiesz, wypożyczyć z tobą supy. Nie, zrobimy tego supa, bo musisz potrenować. Gotowa na sesję. A tak serio, na śniadanie już widziałam, że się gdzieś plączył, proszę bardzo. Na sobie mam mój ulubiony kapelusz. Jestem ciekawa, czy wróci z nami jeszcze, czy nie. Natomiast powiem wam, że wzięłam ze sobą taki duet. I durna Magda zapomniała, że konturówkę trzeba temperować. Już mnie drapie tak ta konturówka i błyszczyk Anastazji. Wygląda absolutnie przepięknie w słońcu. Miliony tych iskrzących drobinek. Coś pięknego także. Już widziałam, że tam idą
życzcie nam powodzenia, a później smacznego śniadanka. Oczywiście po, damy znać jak po. Słuchajcie, Krzysiek się śmiał, że w sumie to skoro mamy to śniadanie i tak w cenie, to po co w ogóle się godzić na to, żeby nas nagrywali? Ja mówię, uwierz mi, że ono będzie inaczej wyglądać. I słuchajcie, no ono wygląda zdecydowanie inaczej. Aranżują nam cały taras. Wiecie, że ja lubię rzeczy estetyczne. Aranżują nam cały taras, wszystko znoszą i to jest zdecydowanie inna wersja niż, no wiecie, niż widzieliśmy w wyposażeniu. Natomiast wygląda to wszystko pięknie, fajnie nam przesunęli leżaki. Tylko, że zaczyna być mega gorąco, wiecie, no ten basen jest centralnie odkryty. Z tego co widziałam, to już są dwie ekipy filmowe, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale oczywiście spóźnieni przyszli, nie? Więc... Także trzymajcie za nas kciuki, chciałam ustawić aparat na mały backstage, ale no tam nie ma miejsca za bardzo na to, więc... Trzymajcie kciuki za wasze ulubione modelki. Jesteśmy po sesji. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Trochę już musieliśmy, wiecie, zjeść. Były drony z góry, były ujęcia z boku. No ale zobaczcie. O to mi chodziło. Nad basenem, nad oceanem w sumie. I mamy jedzonko. Mamy, tutaj może zaczniemy od Nutelli, bo jest jej dużo. Mamy dżemy. Tutaj trochę tego koszyka Krzysiek zjadł podczas sesji. Tu mamy serki, orzechy, właśnie nie wiem, no płatki. Tutaj chyba jakieś koktajle, dwa proszę. Tutaj mamy omlety, owoce, pankejki, fasolka, sałata, wszystko. Tu mamy granola, ale wiecie czego nie ma? Kawy. Ale są sztućce. Ale są sztućce, których nie widzieliśmy wcześniej. Nie, no, omleta możeliśmy do ręki wziąć. Także jesteśmy pokochani, zajadamy się śniadaniem pływającym w domku na wodzie na Malediwach. No nie dociera to do mnie, jeszcze poczekaj chwilę. Kochani, kochani, my już po floating breakfast i teraz będzie szczerze o floating breakfast. Bloody breakfast. Cicho. Szczerze o floating breakfast to tak nas zmogło po tym, że zasnęliśmy na jakieś 2 godziny spokojnie. Największy plus to fajne przeżycie i to, że to pięknie wygląda. Ja zawsze chciałam czegoś takiego. Co wam mam ściemniać? Niewygodnie się je w basenie. Nie ma co się czarować. Zjedliśmy Krzysztof na siedząco, ja bardziej na stojąco. Jeśli chodzi o jedzenie, no to wiecie, to było to samo co normalnie w restauracji hotelowej. No natomiast było przepiękne, wiecie, no widzieliście, tak? Ten biały pływający koszyk na tle basenu, oceanu, w domku. Wszystko super fajnie, ale tak jak mówię, no po pierwsze to nie były rzeczy, które jemy na co dzień. To było tak nieprzemyślane pod względem, no to było przemyślane pod względem wyglądu, nieprzemyślane pod względem jedzenia i nie wiem, użyteczności. No ale wiecie co, no to...
No ale to ma po prostu wyglądać, tak? To po to się zamawia, jakby pływające śniadanie, no nikt nie je pływając. Wyglądało pięknie, szczerze głównie o to chodziło, mamy fajną pamiątkę. Warto raz odhaczyć moim zdaniem, natomiast samo śniadanie, no to było dokładnie to, co jest w hotelu. Były te rzeczy, których zazwyczaj nie bierzemy. Mnóstwo, wiecie, nutelli, rogalików, ciasteczek, pancake'ów, granoli. W ogóle spróbowałam ich owsianki, bo tam była. To słuchajcie, ta owsianka jest złożona cukrem. Moim zdaniem tam jeszcze jest syrop klonowy i nutella. To było tak słodkie, że aż piekło w gardło. Jogurt truskawkowy, pięknie przyozdobiony, natomiast też przesłodki. Ile policzyliśmy kalorii? Że z 8 tysięcy? Z 8 tysięcy kalorii na tym koszyku było pływającym. Ale co jest dla mnie bardzo dziwne, nie było kawy, jakby, kurde, no to mleko, jest... Mleko, soki, ani woda, ani mleko kawy. I soki, ani woda, ani kawa, ani herbaty. Dla mnie to jest podstawa, no ale wiecie, no, co kraj to obyczaj. Może stwierdzili, że wiesz, że jak na cieple, to gorącego nie pijesz. Ale zamawiam w tym kawę no, codziennie, poza tym proponują kawę. Także, kochani... Nie chcę powiedzieć odhaczone, ale trochę tak, było przepięknie, było klimatycznie, o to chodziło, jakoś niczego innego się, wiecie, nie spodziewaliśmy, natomiast teraz chillujemy, tak jak powiedziałam, no ucięliśmy sobie gigadrzemkę, chyba najdłuższą tutaj, teraz ja kawa, niektórzy zupa chmielowa. I co? I będziemy na spokojnie działać sobie dalej, zobaczymy co ten dzień przyniesie. Krzysztof zgodził się na supa. Myślę, że na tego supa pójdziemy, ale chyba trochę później. Na razie musimy się słuchajcie, dobudzić po tej gigadrzemce stulecia. Myślę, że na obiad nie pójdziemy. Ja na obiad dzisiaj nie idę na pewno. Jakoś powiem wam, że naprawdę nie mogę się tutaj z tym czasem przestawić. Nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby nie móc się z czasem przestawić, a teraz jakoś mam tak, że... To bym pominęła, tam to jest za późno, tu nie mogę wstać. Dzisiaj wschód słońca widziałam w domku, jak spaliśmy. Był piękny, więc jutro chciałabym już wstać na wschód słońca, serio. No i tak, dzisiaj chyba jest jedna z najbardziej naszych leniwych rocznic ever. I tak sobie rozmawialiśmy, że tak, było nasze Poznanie, nasza pierwsza rocznica to... Naszą pierwszą rocznicę spędziliśmy w domu, zobaczyliśmy się po południu, zjedliśmy sobie jakąś kolację taką ala romantyczną. Druga rocznica to były Seszele. Trzecia rocznica to była Dominikana. Czwarta rocznica to były znowu Seszele. No i coś porąbałaś. Coś porąbałam. Bo jeszcze po pierwszych Seszelach był wyjazd w góry, który był piękny, taki zimowy, zimowa kraina, Krzysztof, i są vlogi z tego, to jest hit. No i teraz szósta rocznica, to są Malediwy. Na siódmą rocznicę lecimy do Tajlandii. Wstępnie. Więc nie będzie tajemnicy, nie będzie niespodzianki, ale tak, takie są plany. Wypoczywamy dalej, słuchajcie, ja muszę się obudzić, serio, ja się tu w ogóle nie mogę się tutaj dobudzić, plus mam wrażenie, że ta kawa jest jakaś słaba, dlatego kończę, odzywam się później. Słuchajcie, kochani, stwierdziliśmy z Krzysztofem, że nie ma co zamulać i zaraz idziemy robić zdjęcia, idziemy nagrywać dla was materiały. Jestem bardziej inkognito teraz. A wiecie dlaczego? Dlatego, że zawsze Krzysztof troszeczkę na mnie krzyczy, że to wszystko tyle miejsca zajmuje, później nawet z tego nie korzystasz. I mamy taki specjalny obiektyw, nazwijmy to, do GoPro, który zajmuje pół mojego plecaka. I słuchajcie, jeszcze z niego nie skorzystaliśmy, a myślę, że Malediwy są idealnym miejscem do tego, jakich warunków potrzebuje ten obiektyw, żeby pokazać... żeby się nadawał, po prostu. Siedzę na razie w basenie, Krzysztof poszedł się posmarować. I ja mam kawkę, po kawce się przebieram i idziemy trochę powłóczyć się po wyspie, trochę się w ruchu poopalać i powiem wam, że no człowiek to jednak durny. Ja w ogóle, wiecie, jestem tu nie wiem, który dzień, czwarty, piąty. Ja zapomniałam się o kremie z filtrem, poza filtrami na twarz. I wiecie co? Dopiero teraz to zauważyłam. Nie wiem, czy to w tym świetle widać. Natomiast jak oni nagrywali te materiały, to wszystko działo się tak szybko, że ja zapomniałam się posmarować. I wiecie, jednak robiliśmy sporo tych ujęć, jednak siedzieliśmy. Później oni poszli, nagrywaliśmy naszymi sprzętami. Później jedliśmy to śniadanie. I było trochę... były grubsze chmury, nie? Wiemy, o co chodzi.
Ja w ogóle zapomniałam o tym, żeby posmarować się filtrem, a ja mam taką karnację, mam taką skórę, która po prostu przyciąga słońce i zobaczcie, nie wiem ile to było, 20 minut na słońcu i już widać po mnie, nawet zegarek mi się, słuchajcie, opalił, także właśnie się posmarowaliśmy. Krzysztof, dlaczego ty masz biały? No czekaj, masz mi jeszcze plecy. A, bo mam ci to rozsmarować. Dobrze, tak. Słuchajcie, idę Krzysztofowi rozsmarować krem z filtrem. Wzięłam dwa i mam już na ich temat przemyślenia, bo oba są super, ale oba trochę do innych celów. To musisz mi wyłączyć aparat, bo mam mokre ręce. Chciałam, no, chciałam dłużej pogadać, ale przyszedłeś. Ty masz interes, to musisz się postarać, kochany. Mam interes, mam. Sytuacja jaka jest? Każdy widzi. W każdym razie Krzysztof nagrywał dla was rybki i po nagraniu rybek musimy naładować trochę GoPro i idziemy nagrywać. Czy ty jesteś głodny? W ogóle dlaczego ja się tak świecę? Nie, no najadłem się śniadaniem. Tak się, słuchajcie, najedliśmy tym śniadaniem i najlepsze jest to, że ono, ta taca ma taki durny kształt, że się nie mieści przez drzwi. I oni jak to wnosili, to zamiast wnieść oddzielnie wszystko i tą tacę po prostu w pionie, to oni nieśli wszystko na tej tacy. A potem obstawiali na barierkę obok większość rzeczy, żeby móc to przekrzywić, chociaż trochę, no. Żeby się nie wywaliło do końca. I nie wiemy jak mamy to wynieść, a musimy to wynieść, dlatego że tutaj kruk lata. I nie chcemy, żeby narobił ambarasu. Poza tym wiecie, jak wyniesiemy tutaj na, no ten jakby korytarz na to molo, no to po prostu ekipie sprzątającej będzie to łatwiej zabrać, bo oni nie wchodzą tak do domku, nie? Więc tak, chciałam pokazać wam Polska, biało-czerwoni. No i tak, chyba zajmiemy się teraz tą tacą. Akurat się... Tak? Tu kończę, bo mamy robotę nareszcie. Słuchajcie. Krzysztof demonstruje to, co w nocy nam miarczało. Powiedziałeś, że ładnie wyglądasz, że zrobisz mi zdjęcie. A ty mnie nagrywasz, jak robię jakąś czaplę. To ma sens. Słuchajcie, ja wam coś powiem tak szczerze. Ja wam coś powiem. No. Oglądamy serial Kruk i tu kruki latają. Za ja każdym razem będziemy mówili w każdym dniu, że oglądamy serial Kruk. Ale dlaczego tu kruki latają? Nie wiem, ale ja wam coś powiem. Tydzień mi tu wystarczy! Czekaj, bo ja robię wszystkie długości basenu. A jak wrócę, to zatęsknię za tym. Słuchajcie. Zrobiłem dwie. Krzysztof sportsman. Lecimy, GoPro się podładowało, lecimy. Bierzemy od razu dularsy. Więc po, namówiłam Krzysztofa na supa. Najlepsze jest to, że on przytaknął. A teraz siedzi w basenie i mówi, ale... Nikt mnie nie pytał, czy ja chcę na tego supa, ja się od razu zgodziłem. Więc trzeba kuć żelazo, póki gorące. Gorące żelazo? Jeszcze nie. Ja myślę, że jakby to wieczór, jak będzie chłodniej. Dobra, musimy to uzgodnić, bo przed chwilą już było uzgodnione, on teraz się znowu wycofuje. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A nomad passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Krzysztof, jak było? Scary. Ja jestem
człowiek, ja lubię ocean i morze, ale ja jestem człowiek ziemny, lubię stabilizację w życiu, lubię twarde podłoże i nie lubię się bujać za bardzo, nawet na huśtawkach tak średnio lubię. No ale podobało ci się, trudno, łatwo, jak odczucia? No za pierwszym, no on tutaj w ogóle. Za pierwszym razem, jak sobie upadłem, to stwierdziłem, że to nie dla mnie, że sobie będę siedział. Ale jak już Magda sobie popłynęła dalej, już tak generalnie poczułem się sam, mówię, dobra, spróbuję jeszcze raz. No i parę minut sobie popływałem bez upadku. Na stojąco. Na stojąco, więc da się, bez treningu i tak dalej. Czy jest to... Na pewno jest to duży wysiłek, wygląda bardzo gładko, jest to mega duży wysiłek dla nóg, bo trzeba mieć ciągle zgięte, trzeba trzymać tą równowagę, one latają jak zwariowane, więc poczułem troszkę tą bieżnię przedwczorajszą, półgodzinną. Nie jest to dla mnie, ale jak ktoś lubi, to polecam. Ja się cieszę, że spróbowałeś, bo to najważniejsze. Tak. Ja się cieszę, że spróbowałem, przynajmniej wiem, że będę operatorem drona. Ja chcę, słuchajcie, ja mówiłam to już po Meksyku, ja chcę supa na działkę, będę pływać po jeziorze, a na supie będzie pływał Mariuszek. Mariuszka będę obwozić po całym jeziorze. On będzie tak będzie ślizgał. Tylko właśnie muszę zobaczyć, jakiej długości jest sup, czy się do siwego zmieści. Przecież jak mama to usłyszy, to... A nie, ja mam pomysł. Ja zamówię do mamy i mama zawiezie. O! I to jest pomysł. A je się zmieści? Oczywiście, że tak. I to jest pomysł, słuchajcie, ja mam właśnie tak. A na końcu wy nie widzieliście akurat tego. Stwierdziliśmy, bo Krzysztofowi się to już trochę szybko znudziło. I stwierdziłam, że dawaj. Dawaj, zrobimy tak. Wsiadaj na moją deskę, ja cię będę wozić, a ty będziesz nagrywać rybki. A więc Krzysztof był moim pasażerem i sobie razem pływaliśmy na jednym słupie. I byliśmy na takim, wiecie, safari. Zabrałam go na ryby, nie? I generalnie pan nam przedłużył o 20 parę minut. Tak, no bo się dobrze bawiliśmy, nie chciał przeszkadzać. W ogóle bardzo mili ludzie tutaj są. Mamy już, które czwarte opaski. Dlatego, że za każdym razem do tych sesji, wiecie, nam obcinają. Żałujcie, że nie widzieliście, jak tam dzisiaj obcinali. Bo to jest też niesamowite. Mają, już to jest trzecia Magdy sesja, moja druga. I za każdym razem nie chcą opasek, więc co? Za każdym razem trzeba obciąć opaskę, więc co? Za każdym razem nie mają nożyczek. Tak. Więc dzisiaj pan obcinał mi nożem i to nie tak jak każdy normalny człowiek od ciała w górę, on w dół. Więc ja tylko już czekałem, jak mi przetnie żyły i będzie fajnie. Będzie szósta i ostatnia rocznica tego ślubu. Ślubu, może być. Ale najlepsze było to, że też trzeba było podpisać zgodę o publikację wizerunku. Więc długopisu też nie mieli. No tak. I spóźnieni dużo przyszli. I to jeszcze ogarniają. Ale to już nieważne, kochani. Idziemy. Jesteśmy na naszym podwóreczku. Wyjmij z mojej torebki kartę. Wyjmij ze swojej torebki kartę. Z racji tego... To wygodne jest. No pewnie, że jest wygodna. Wygodniejsza niż plecak. Masz wszystko pod pachą i się nie męczysz. O, tutaj. Tutaj sobie parastasję robi. Już idziemy, kochani. Nie przeszkadzamy. No i co? Idziemy się trochę opłukać, bo powiem wam, że po tej soli i po tych wszystkich filtrach... T-shirt handem, torebka, nie wiem... Dominikana. Czapka. Z Daszkiem. Także idziemy się opłukać i dalej szalejemy! Uhu! Obudziliśmy się nareszcie! Słuchajcie, mamy piękne złoto... Oho, no już piwo wypił, już, słuchajcie. Mamy piękne złote godziny to teraz. To nie sąsiedzi już. Dobra, nieważne. Mamy piękną złotą godzinę. Idziemy, Krzysztof mnie zaprosił na drinka. Idziemy do baru. Fajnie, bo tutaj basen jest całkiem długo czynny. Więc idziemy jeszcze na drineczka. Mi strasznie tutaj smakuje Virgin Colada. Kiedyś człowiek pił Pina Coladę, a teraz Virgin Colada w zupełności wystarcza. Jest przepyszna. Więc idziemy na drineczka właśnie z takim troszeczkę zachodem słońca. A ja, słuchajcie, przepłukałam się, ale zostawiłam włosy. Wiecie, wiesz, że są takie spreje do włosów, dziewczyny kupują... No oczywiście, że wiem. Ale chcę ci powiedzieć, beach waves, żeby robiły i to jest po prostu... Ale chodzi o plażę, tak? I to jest po prostu sól morska,
żeby się włosy kręciły. Ja stwierdziłam, że zostawię sobie sól oceaniczną. Trochę je pougniatałam. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, co z tego będzie. Takie mam wicherki dzisiaj. Na pewno wieczorem muszę umyć, bo... Aż, wiecie, palce w tym zostają. A później Krzysztof powiedział tak. Wrócimy. Tak. Przebierzesz się, ubierzesz się ładnie. Tak. I pójdziemy na kolację. Tak. Kolację. W ogóle ja bym chciał pójść do tej drugiej knajpy. Rocznicową. Mariusz. O, Mariusz, cześć Mariusz. No, mieliśmy swojego ptaszka w tym domu. Mamy taką restaurację tutaj, drugą, która jest już... nie liczy się do all inclusive. I tam są właśnie owoce morza, takie świeżusie, cudniusie. I ja bym tam poszedł na jakąś przegrzebkę, czy coś, czego... Tam są tuńczyki, inne rybki i lobstera, nie chcę, powiem, że średnio. Ale coś mówię. Ale tuńczyki masz w Bemarach u nas na stołówce. Ja wiem, ale wiesz, tam jest takie... Bo ty musisz zapłacić, to wtedy będzie lepiej. Fresh jest, nie jest świeże, jest fresh, słuchajcie. It's fresh. Jezu, jak ci tym piwskiem wali. Pół wypiłem. Straszne, nietoperz poleciał. No, także taki jest plan na dalszą część dnia. Jest koło 17, w ogóle dzisiaj nie mam zegarka, bo staram się wyrównać sobie opaleniznę, jest naprawdę dobrze. Także idziemy teraz właśnie na drineczka, idziemy na zachód słońca, bo dzisiaj chyba będzie piękny. I taki mamy dalej plan na tą rocznicę. Właśnie mówiłam Krzysztofowi, że ta rocznica jest inna od wszystkich, które mieliśmy. Bo tam było zagrożenie. Hello. Dlatego, że na każdą rocznicę, bo co była? Zagrożenie życia miałem na tym supie. Na każdą rocznicę mieliśmy tak, wiecie, napakowane atrakcjami. A dzisiaj było, ja wiem, że była sesja i był sup i sesja na supie i tak dalej. Natomiast ta rocznica była spokojna, bo wiecie, po tym śniadaniu, po tym floating breakfast poszliśmy sobie spać na 2 godzinki i tak było, wiecie, nie spieszyliśmy się. Kiedy pójdziemy na tego supa, to będzie. I w ogóle uważam, że fuksem nam się udało, dlatego, że teraz cały czas jest zajęty. A no tak, bo sąsiedzi z Polski wzięli teraz. Ale teraz już, no dobrze. Ale co ten, czy pokażesz na Instagramie, jak była z rekinami? Ja bym. Ja myślę, że warto zajrzeć teraz na Instagrama, bo tam pewnie Mek z rekinami pływa. Albo rekin z Mek. Generalnie razem się dobrze bawili. No. Także pięknie było na tym supie. Krzysztof, ja się cieszę, tak jak mówiłam wcześniej, że cieszę się, że spróbował. A ja się cieszę, że jesteś ze mną. Buziaczki. On się śmieje, te buziaczki, bo tak, słuchajcie, bułce całuski robi. Ona cała sztywnieje, a ja jej... Ona ma takie oczy czarne, po prostu po... Ona to lubi. Nie, ona to lubi. Tak. O, także pokażę... Cicho. Już doszliśmy. Daleko mieliśmy. Całą wyspę pokażę wam kolor. Nieba, jaki jest piękny. I co? Basenik, ręczniczek. A tu zobaczcie, mamy drzewo z takimi lampionami, które rozbłyskują o zachodzie słońca. Bez glow. O zachodzie słońca. I takie mamy dzisiaj niebo. Tak, zobaczcie na basen. O! A dzisiaj chyba wybierzemy te leżaczki. Ale już nie ma gąbek, wiesz? Już chyba nie można. Pięknie. Taki mamy widok. I zaraz Krzysztof... Pięknie, naprawdę. Co, wygrałem coś? Może to nie to. Ale to... No weź to, może no ja mam szczęście, bo wygrałem. Masz wróżbę, nie? Może to nie o to tu chodzi? Co o co tu chodzi? Weź, wygoogluj, o co tu chodzi.
Ja nic nie mam, może ty masz wróżbę. No, czekaj. Mam balonik. Okej. A może to o to chodziło? Jak ja dmuchnę. Ale czekaj, może będą mówić. Dawaj, mówić, ja nie będę czekać. Wygrałaś, może raz ty dmuchnąć i rozwalić balona. O. Czy naprawdę to jest teraz konieczne? Konieczne. Oh.